Cześć, cześć, odsociaki, cześć, cześć, dzieciaki. To ja, wasz Tadek, mistrz biblioteki Niedźwiadek. A dziś mam tutaj specjalnych gości. Kochani, oni przybyli z takiego miasta, w którym, kurczę, najbardziej znane są moje ulubione piarniki. Ale nie o tym chciałam z wami dzisiaj porozmawiać. Witamy was, witamy cię Igorku, witamy państwa, witamy brata Igora. Cześć Igor. Igor strzela mocną piątkę. Kochani, to jest rodzinka z Torunia, ze znanego bardzo i najpiękniejszego, jednego z najpiękniejszych miast, no chyba na całym świecie. Ładniejszy jest tylko pluszowy las. No i kochani, Igor przyjechał do nas z mamą, z tatą i z bratem, bo wylicytował spotkanie z Miśkiem Tatkiem w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, o której rozmawialiśmy i byliśmy i uczestniczyliśmy i graliśmy z orkiestrą w zeszłym roku. No i dziś właśnie nareszcie udało nam się spotkać. Igor, powiedz, długo jechałeś do nas? Tak. Jak długo? Tak. Bardzo długo, tak? Tak, 2 godziny wychodzi. Igor, a powiedz mi, co jest takim, z czego słynie Toruń? Co macie pysznego? Tak, Wisła jest piękna w Toruniu, ale powiedz, co macie pysznego, najpyszniejszego w Toruniu? Piernik. O, pierniki! O, dzieciaki, lubicie pierniki, tak jak ja na pewno lubicie. A jakie są pierniki, Igor? Dobre, słodkie, czy gorzkie, czy kwaśne, czy słone? Ja nie wiem. Nie jadasz pierników? Nie lubisz? No nie wszyscy, kochani, muszą lubić to, co mi się. Kochane Igorku. Ja lubię takie czekoladki też. O, widzicie, czekoladki też są dobre, też są dobre. Ale pierniki są pyszne ze względu na to, że są takie korzenne, tak trochę smakują korzonkami. Kochani, ja wiem, bo byłem w Toruniu z małą Jagodę, że Toruń to również miasto słynące, oprócz tego, że ma własny przepis tradycyjny na pierniki, które czasem można na takich pamiątkowych rzeczach kupić i trochę próbowaliśmy z mamą, nie wiem co to z tego wyjdzie, ale myślę, że przy okazji Świąt Bożego, przy okazji Świąt Bożego Narodzenia spróbujemy zrobić pierniki z toruńskiego przepisu. Kochani, a z czego jeszcze słynie Toruń, Igor? Z Wisły? No z Wisły, tak, z Wisły. A powiedz mi, tam był taki jeden bardzo mądry pan żył i mieszkał. Znasz takiego pana? Kopernik. Kopernik, Mikołaj Kopernik, co wymyślił piernik, to prawda? A kim był Mikołaj Kopernik, wiesz? Kosmonautą. Prawie kosmonautą, prawie kosmonautą, prawie kosmitą i prawie astronomem. Aha, był wielkim człowiekiem. Igor, powiedz nam, co ty robisz w tym Toruniu? No, nudzisz się. Na pewno się nudzisz. Się bawię moimi zabawkami. O, widzicie, my też lubimy zabawki. Igor. Ale takie, duże dostatki, bo to są klocki. Klocki, my też lubimy klocki. O nie, tam jest za dużo elementów, tego nie lubimy. Igor, powiedz mi, a jakbyś miał polecić swoje miasto ukochane, piękne, innym dzieciakom, to gdzie byś się zaprosił? Co warto zobaczyć w waszym mieście? Ja, to, a wiesz, że ja mam chyba ze 100 milionów tych Lego? O nie, to ja bym tego już nie ułożył. Ale może Mikołaj Kopernik, może jemu by się udało. Powiedz mi, kochane, co byś polecił? Gdzie warto pójść u was, oprócz tego, że na pierniki? Warto by pójść, no, zwiedzać twierdzę. Zwiedzać twierdzę. Twierdzę, macie tam twierdzę? A byli rycerze? Nie, taka żołnierska. O nie! Super! Dzieciaki, to na pewno warto to zobaczyć. Są tam pistolety skałkowe w tych kolorach. O nie. Ale takich szklanych kopułach. Warto na pewno zobaczyć. A może starszy brat, przypomnij mi jakąś na imię. Rafał. Może Rafał poleci coś dla trochę starszych dzieciaków.
Rafał, gdzie warto pójść? Ogólnie na starówkę. Na... Tak, starówka jest piękna, potwierdzam. Starówka, mogę tylko dodać, bo widziałem, sam z mamą podziwialiśmy, ma przepiękne łóżko rzadko. Jeszcze byłem jakby w Zamościu jeszcze. O, w Zamościu, ale to już inne miasto i o tym porozmawiamy innym razem, dobra? Kochani, bardzo się cieszymy, że nas odwiedziliście, że pokonaliście mnóstwo drogi, żeby się z nami zobaczyć. Jest mi bardzo miło i ja bardzo dobrze. Ja nie się stresowałam. Stresowałeś się trochę, no. Ja też się tobą stresowałem, bo bałem się, że urwiesz mi uszko. Ale to się na szczęście nie stało. Kochane Ursusiaki, dzisiaj gościmy Toruniaków. Bardzo dziękujemy, żeście do nas przyjechali. Bardzo nam miło. No i cóż, może w przyszłym finale Wielkiej czy Świątecznej Pomocy będziemy gościć kogoś z Zamościa, albo z Gdańska, albo z innego miasta. A mama z Jędzinowa. Dzieciaki Ursusiaki, popoła! Dziękujemy wam bardzo, Toruniaki, za przejazd.